Robótka, pan Robótka! Ula la la la! Pan Robótka! Ula la la la! Pan Robótka! Ula la la la! Pan Robótka, pan Robótka! Miło was widzieć. Krążę sobie właśnie moim wspaniałym robótkowozem, w którym najdoskonalsze jest to, że zabiera mnie dokąd chcę. Wow! Tutaj Toki! Masz nową wiadomość! Cześć, jestem Dawid. Cześć, Dawid. Potrzebna ci pomoc? Potrzebna, panie robótko. Zaraz tam będę. Cześć, Dawid. Co mogę dla ciebie zrobić? Pokaż mi, jak zrobić śmiesznego stwora. Tak, Dawidzie, zrobimy śmiesznego stwora. Ale z czego go zrobimy? Zajrzyjmy do kieszeni. O! Banan! A to tam się schowałeś. O nie! To puzzle ze starej układanki. To nam się nie przyda. O, przyda? Puzzle ze starej układanki. Właśnie wpadłem na genialny pomysł. To do dzieła! Spróbujmy wykorzystać puzzle ze starej układanki i zróbmy z niego taką śmieszną rybkę jak ta. Zróbmy to! Ale najpierw potrzebne nam miejsce. I potrzebne nam też rzeczy z komódki. Zaraz wracam. Kolorowa kartka i pomarańczowa farba. Potrzebujemy też naklejek i kogoś, kto nam je znajdzie. O, wiem, spytajmy Skrawka. O, Skrawku. O, Skrawku, masz wysypkę. Dobrze się czujesz? O, znalazłeś naklejki. Świetnie, brawo. Dobra, wezmę kilka, daj. Ha, tak, świetnie. Dzięki. Potrzebny nam też mazak i pędzel. Klej zwykły i trochę kleju stolarskiego. Dawidzie, oto co dzisiaj nas czeka. Fantastyczna rybka zrobiona ze starego, niepotrzebnego puzzla. Ha, cudna! Czy jesteś gotowy? Tak. A co z wami? Cudnie, zaczynajmy. Na początku przygotujemy specjalną mieszankę, składającą się w połowie z kleju stolarskiego i w połowie z farby. Weźcie kolor, jaki chcecie. My wybraliśmy pomarańczowy, gdyż robimy złotą rybkę. Teraz musimy to wymieszać. Możesz mi w tym pomóc, Dawidzie. Zamieszaj, proszę bardzo, pędzelkiem. Mieszanka gotowa. Teraz możecie zrobić ze starego puzzla, co tylko chcecie. Ten puzzel ma wgłębienie w boku i wypustki na górze i na dole. Pomalujemy nasz puzzel, o właśnie ten, specjalną mieszanką i zostawimy go do wyschnięcia. Teraz bierzemy śliczną niebieską kartkę, ponieważ Dawidzie, nasza rybka musi w czymś pływać. W morzu! Racja, w morzu, więc pomóż mi. Nałóż trochę kleju na tył naszego puzzla. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Teraz przykleję. Super.
Bierzemy mazak, by ozdobić naszej rybce płetwy. A teraz przyklejmy naklejki. Nie martwcie się, jeśli nie macie takich, możecie namalować kropki. Pomóż mi, Dawidzie. Przesunę ci naszą rybkę. Nakleisz kilka naklejek, co? Tak. Świetnie. Pierwsza naklejka. Super, spójrzmy na nią. Tak, ryba prawie gotowa. Ale chwila, czegoś brakuje. Tylko czego? Oczu. Chyba masz rację. Zrobimy oczy, naklejając białe naklejki. A czarnym pisakiem narysujemy źrenicę. Nasza wspaniała ryba jest gotowa. Jeśli macie więcej czasu i więcej starych, niepotrzebnych puzli, możecie zrobić inne śmieszne stwory. Spójrz, Dawidzie, te małe kawałki pokryte są już klejowo-farbową mieszanką. Pora, by zrobić z nich coś naprawdę fajnego. Może nadzwyczajnego potwora, całego w kolorowe kropki. Może być? Tak. Zróbmy to. Połóżmy te puzzle tutaj i naklejmy na nie dużo kolorowych kropek. Kiedy będą już gotowe, przyklejcie je na kartkę. Spójrzcie, kapitalny potwór, cały w kolorowe kropki. A jeżeli macie dużo małych puzli, których już nie używacie, możecie zrobić zjawiskowego dinozaura. O, to puzlozaur. Puzlozaur dlatego, że jest z puzli. Myślałem, że to śmieszne. No dobra, podoba ci się, Dawidzie? Bardzo, panie Robótko. Piątka! Zrobione! To naprawdę prawdziwe arcydzieła! Wspaniały dinozaur! Dobra robota! Pa! Świetnie! Jak dobrze jest włóczyć się moim cudnym robótkowozem. Jest tyle ciekawych rzeczy w koło. O, co to za hałas? To kształty! Kształty to my! Kształty to my! Jestem koło. Ja jestem trójkąt. Ja jestem kwadrat. Jestem prostokąt. Pokażą nam trójkąty. Czy już coś widzicie? Kto ma pomysł? To jest Homar! Dobra robota! Czas wrócić do komutki! Cudowny dzień na miłą przejażdżkę robótkowozem, prawda? Czas na minutkę! Hej, czas na minutkę! Już pędzę! Już jestem! Czas na minutkę, dzieciaki!
Jestem coraz lepszy w tych robótkach i postanowiłem nagrodzić się tym oto wspaniałym medalem. Popatrzcie, jaki jest piękny. Widnieje na nim pierwsza litera mojego imienia. By zrobić medal, potrzebne nam będą taśma klejąca, kawałek folii, klej, pokrywka, piankowa literka i kawałek wstążki. Czy myślicie, że uda mi się zrobić to tylko w jedną minutkę? Nie, nigdy! O, uda mi się. Muszę się spieszyć, ale nie martwcie się, jak skończę, przypomnę wam, jak to zrobić. Gotowi? Tak! A co z wami? Super, zróbmy to w minutkę. 3, 2, 1. Włączam zegar. Na początku wezmę starą pokrywkę i piankową literkę. Posmaruję je obie klejem. O tak. Przykleję literkę. Teraz wezmę folię i bardzo ostrożnie zgniotę ją, a następnie wyprostuję, by wyglądała jak pognieciona. Owinę pokrywkę i literkę. O tak, właśnie tak. Teraz obracamy pokrywkę i bardzo powoli i ostrożnie ugniatamy folię wkoło literki. Widzicie? Literka zaczyna się pojawiać. Wygląda nieźle. Dokładnie tak, świetnie. Teraz to obrócę i taśmą klejącą przykleję z tyłu wstążkę. Tutaj i tutaj. I jeszcze trochę taśmy tutaj. Tak jest. Przymocowane. Zrobiłem to. Nowy sukces w minutkowej robocie. Tak, świetnie. A jeśli macie więcej czasu, możecie zrobić tyle medali, ile tylko chcecie. Ten medal z numerem 1 jest zrobiony z pięknej pomarańczowej folii. Ten ma gwiazdę i jest ze złotej folii. Możecie też zrobić order uśmiechu. O taki. Tyle medali wystarczy nawet dla takiego zdolnego artysty jak ja. Medale zrobione w minutkę. Spróbujcie sami, a teraz przypomnę wam, jak je zrobić. Jeszcze raz spójrzmy, jak wykonać medal. Naklejcie piankową literkę na plastikową przykrywkę i pogniećcie folię aluminiową. Obłóżcie przykrywkę i literkę tą folią. Z tyłu przykrywki przyklejcie wstążkę taśmą klejącą. I wasz robótkowy medal jest gotowy! A może wy też spróbujecie zrobić to w minutkę? Pa! Pa! No, a gdzie teraz? Cześć, panie robótko! O, cześć, dzieciaki! Zgadniesz, co dzisiaj przedstawimy? O, nie wiem. Zobaczymy. Jestem zielony. Jestem czerwony. Jestem brązowy. Jestem niebieski. Jestem żółty. Pomarańczowy. To jest balon do lotów. To wspaniały balon. Do zobaczenia. Przygotujcie się na coś odlotowego. Cii. Przyszedł czas na niespodziankę. Spotkam się z małymi robótkowiczami, którzy nie wiedzą, że już jestem. Cześć. Cześć, panie robótko. Cześć, jak tam? W porządku? Tak. Tak, co za spotkanie. Wyglądacie na odważnych i nie boicie się niczego, nie. Prawda? Nawet przerażających robali? Nie. Ha, to całkiem jak ja. Tak, jak mówicie. Cześć. To pa. Właściwie to lubię straszne robale i mam świetny pomysł. Zaraz zrobimy wielkiego pająka. Pomożecie? Tak. Wspaniale! Tak więc, Aniu, Piotrze, Krzysiu, Nino i Asiu, zróbmy to!
Mamy zamiar zrobić pająka, prawda? Jak powinien wyglądać pająk? Powinien mieć uszy. Uszy! To świetny pomysł. A ile nóg ma pająk? 5, 6, 7, 8. Tak jest! I zrobimy pajęczynę. Co może nam się jeszcze przydać? Sznur. Sznur nam się przyda. Zrobimy to? Tak! Jesteście gotowi? Do dzieła! Tędy, chodźcie za mną. To jest korpus pająka. Pokryjmy go tym śmiesznym futrem. Tutaj. Dajcie tutaj. Na niego, nie na mnie. Na pająka, nie na moją głowę. Obklejamy tego pająka. I usiądziemy na nim. I usiądziemy na nim. Dobra, siadajcie. Czy jest wygodny? Tak. Cudnie. A teraz pozostałe części pająka. Zrobimy pająkowi nogi. Nogi pająka są owłosione. Robię naszemu pająkowi oczy. Robienie dużego pająka to niezła zabawa, ale spróbujcie też zrobić mniejszego w swoim domu. Spróbujcie zrobić swojego włochatego pajączka. Zróbcie i bawcie się nim. Będziecie potrzebować druciki, które można wyginać, klej, pędzelek, pompony i plastikowe oczy. Najpierw weźcie 4 druciki i ułóżcie je w kształt gwiazdy. A teraz je skręćcie. O tak. Gęstym klejem posmarujcie środek gwiazdy i przyklejcie pompon. Odwróćcie pająka na plecy i przyklejcie drugi pompon. Teraz zegnijcie pająkowi nogi. I na koniec przyklejcie oczy. Wspaniale! Zrobiliście futrzanego pająka. To idealny sposób na zrobienie małego pająka, ale ciekawe, co z naszym dużym pająkiem. Ha, 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 tak, wygląda cudnie. Zaraz, zaraz, ale nasz pająk musi gdzieś mieszkać. Ja zrobię mu skały. I nie zapomnijcie, że nasz pająk musi mieć pajęczynę. Świetnie, Aniu. Och nie, utknąłem. Och nie, o nie, ciągnij, już, już. Dobrze. Dziękuję, Piotrze, dzięki. Prawie gotowe. Właśnie tak. Bardzo dobra robota. Zrobione! Jej! To jest olbrzymi pająk! Panie robótko! Czas na nas! O, koniec na dziś. Mój robótkowy czas się skończył, ale wasz dopiero się zaczyna. Jadę odstawić robótkowóz do garażu! Ula la la la, pan robótka! Jeśli chcecie poznać więcej pomysłów pana robótki, odwiedźcie naszą stronę internetową, której adres widzicie na ekranie.